Siemanko, cześć moi drodzy, tutaj Bixin. Z racji zdobycia pierwszych 10 czy bodajże 11 subskrybentów, za co serdecznie Wam dziękuję, zaplanowałem nagrać odcinek jakby dodatkowy, swojego rodzaju odcinek bonusowy, który będzie zawierał zupełnie inną tematykę niż do tej pory. To będzie odskocznie od tematyki muzycznej. To będzie pierwszy mój gameplay tak naprawdę nagrywany i pierwszy gameplay w ogóle na smartfonie. Nie sądziłem, że w ogóle będę próbował takie rzeczy, ponieważ też gra, o której traktuję ten film, czyli Call of Duty Mobile, było znane przeze mnie tak naprawdę głównie z PC, głównie z konsoli. Natomiast pewnego czasu stało się tak, że pobrałem tą grę na telefon i naprawdę się w nią wciągnąłem, a że nie chcę, aby mój kanał na YouTube był dla Was zupełnie nudny czy monotematyczny, chcę od czasu do czasu nagrywać taką serię, taki blok jakby odcinków o zupełnie innej tematyce. Chciałbym jakby rozszerzyć tematykę odcinków na moim kanale, tudzież bardzo mile widziane będą Wasze opinie, czy jakby ten rozwój był ukierunkowany w dobrą stronę, bo zależy mi na optymalizacji tego, co oglądacie oraz treści wrzucanych przeze mnie i zależy mi na tym, żeby moi widzowie mieli radość z oglądania moich po prostu materiałów. No tak więc, moi drodzy, przechodzimy powoli do tematu naszego dzisiejszego odcinka. Nie mam jakiegoś powalającego doświadczenia w grach tego typu. No co mogę powiedzieć, sterowanie na telefonie też jest trochę inne. Co wyjdzie w praniu, dopiero zobaczycie. Zagramy sobie tutaj rankeda. Dzisiaj troszkę rankedów zagrałem. Jakiś mały customize, broni zrobimy, chociaż też za bardzo tutaj jeszcze się nie zagłębiałem, nie znam się, dobiorę sobie po prostu tutaj wygląd broni, czy te cechy dodatkowe, czy oprzyrządowanie, jakie odblokowuję podczas gry, no po prostu tak na oko, że tak powiem, o, bez żadnych tam większych przygotowań. Tutaj oglądamy sobie skórki, możemy zobaczyć, że jakby w każdej frakcji skórek odblokowałem dopiero kilka, więc ten mój poziom nie jest jeszcze wysoki. Natomiast już tutaj widzę jedną fajną, którą prawdopodobnie sobie wybiorę. Część rzeczy już jest odblokowana, ale jak widzicie, barrel i under barrel są jeszcze zablokowane. No, coś tutaj wybierzemy sobie. Jeden slot na, nie wiem jak to nazwać, graffiti na broni już wykorzystałem. W przyszłości będę robił kolejne, ale może odblokuję jakieś fajne sample sobie, więc zobaczymy. No, tak więc jak na telefon, gra prezentuje się naprawdę przyzwoicie. Jestem mile zaskoczony tym, jak to wygląda, więc naprawdę kawał dobrej roboty wykonał tutaj studio. W sumie nawet nie wiem, jakie to studio na smartfonie, ale naprawdę kawał dobrej roboty i myślę, że będzie to gra na naprawdę dłuższe chwile. Widzę dopracowane detale, widać dopracowane szczegóły, za co dodatkowy plus. Z ciekawości, Call of Duty Mobile znalazło się w bodajże top 10 gier i to już chyba w 2020 roku, o ile pamięć mnie nie myli, gdzie grafika była jako jedna z najlepszych oceniana, co zachęciło mnie do pobrania tej gry i wypróbowania. No ale moi drodzy, sami się przekonacie na wideo. Program, którym nagrywam, tak naprawdę nagrywa chyba maksymalnie rozdzielczości około 2000 tam, no nie wiem ile, 2000 na 1000 coś. Natomiast przez Sony Vegas Pro spróbuję to obrobić w ten sposób, żeby wyszło jakaś, chociażby żeby wyszła namiastka 4K. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, więc mamy tutaj wybraną broń i rozpoczynamy mecz rankedowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, moi drodzy. Odliczanie. No i już tutaj dobrało nam skład. Jestem w niebieskiej drużynie, ale z tego, co widzę, chyba zawsze dobiera nas do niebieskiej drużyny. Jeszcze taka mała wstawka. Jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi czy wskazówki, śmiało się nimi dzielcie. Ja będę brał je oczywiście pod uwagę, ponieważ chcę, żeby moje materiały były coraz lepsze i żebyście odczuwali frajdę je oglądając. Krótki filmik, podział na teamy i zaczynamy zabawę. Jest to mój chyba czwarty czy piąty ranked. Jakoś tak będzie.
I z reguły obieram sobie na początku taką taktykę, że nie idę jakby przez środek mapy od razu w epicentrum tej walki, tylko o, tutaj mamy i chyba tu jest z drugiej strony. Staram się, jakby moi drodzy, obejść ten pierwszy jakby i wtedy sobie coś tam działać, no nie? No, także pierwsze koty za płoty na tej mapie, że tak powiem. Chociaż chyba drugi raz gram na tej mapie. Najczęściej wybierał mi mapę o nazwie Crash, tam gdzie mamy bodajże na środku mapę uszkodzony helikopter. No tutaj też chyba na pewno jest gdzie eksplorować. Ja generalnie grając staram się cały czas przemieszczać. Ja jakby nie jestem zwolennikiem jakiegoś kampienia czy wyczekiwania na fragi. Tak więc nie powinno być to aż takie monotonne. Ciekawe, czy samolot odbija się od ściany. O, i chyba jednak nie. No. Naprawdę, jakby sama mechanika biegu i przeładowywania broni przypomina mi taką mechanikę, jak była na PC-cie, czy bodajże na konsoli, więc naprawdę nieźle to wygląda. Tutaj widzę. Jest jakiś ruch przyspieszony. No i weszły kolejne dwa fragi. O, coś tu się dzieje, moi drodzy. Widać jeszcze takie trochę zamotanie z mojej strony. Niestety skończyła mi się amunicja. Oj, 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 oj. Skończyła mi się amunicja, ale wypróbujemy to, co zebraliśmy z naszego przeciwnika. Prowadzimy 25 do 8. Gra, jak widać, jest nastawiona na 50 fragów. Drużyna, która pierwsza zdobędzie jakby ten wynik, wygrywa rankeda. Więc jesteśmy kochani na dobrej drodze, bo jesteśmy już za półmetkiem tak naprawdę. O kurcz. To wyjście było dla mnie zaskoczeniem. Swoją drogą, dobra taktyka biegać lewo, prawo, kłaść się, skakać. Ciężej trafić wtedy, ciężej trafić. Chociaż bodajże ja mam nastawione celowanie te trudniejsze, po prostu jest dla mnie wygodniejsze i tak mi się lepiej gra. Natomiast no, bywają momenty, gdzie kompletnie nie mogę trafić w nic. O, świetnie. Inside. Contact with enemy. Target down. Firing online. Enemy contact. Objective almost complete. Keep it up. Sniper! Recon ready for deployment. Hunter killer drone on standby. Milczałem przez jakiś czas, ponieważ też chciałem, żebyście nie słuchali ciągle mojego komentarza do gry. Natomiast sami obserwowali jakby postęp naszej drużyny. Brakuje nam 5 fragów do zwycięstwa, więc nie wiem, co by musiało się stać, żeby ten mecz był przegrany. Natomiast. O, już tylko 3 fragi. No i zwycięstwo, moi drodzy.
Zobaczymy jeszcze tego finałowego Kilkano. To jest naprawdę gra bardzo podobna względem tego, co widzimy na konsoli lub na komputerze. No i udało się uzyskać MVP, wpadł w tytuł. No i tyle, cykniemy sobie zdjęcie. To jest fajna opcja akurat w tym. Cykniemy sobie zdjęcie na pamiątkę. Exp nam doszedł, jeszcze troszeczkę brakuje do levela, ale wbity level jest na broni M4. To jest broń chyba, którą najczęściej się posługuje teraz w grze. Bardzo przypadła mi do gustu. Konkurencyjna dla niej może być AK-47 chyba, natomiast M4 to jest coś, co podobało mi się. Tak więc no, jest jeden wygrany ranked, tak to wyglądało mniej więcej na telefonie. No i co? No i dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i trzymajcie się, moi drodzy. Na razie, cześć!